Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzów przekaże dodatkowe 30 tysięcy złotych na prowadzenie programu Złota Rączka dla Seniora. Pieniądze trafią na konto Fundacji Pozytywka, która od 2 lat oferuje pomoc w drobnych pracach naprawczych. Ze wsparcia mogą korzystać gorzowianie powyżej 60 roku życia. Na dzisiejszej sesji będziemy głosować uchwałę zwiększającą, pierwszy raz zwiększającą środki właśnie na program Złota Rączka dla Seniora. Jest to dla nas i dla całego miasta bardzo ważny program społeczny, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy wdzięczni tutaj całej Radzie Miasta, że jednogłośnie jest to zawsze głosowane za, nie ma żadnych niepotrzebnych spięć, ponieważ program jest jak najbardziej przydatny i jak najbardziej potrzebne naszym mieszkańcom. Pierwszy raz będziemy zwiększać kwotę o 30 tysięcy złotych. Tak jak obiecaliśmy na początku kadencji, będziemy starali się, żeby rok w rok ta kwota była coraz większa, żeby tych usług mogło być jeszcze więcej. Także ogromne podziękowanie tutaj dla Urzędu Miasta i służb Pana Prezydenta za okazane wsparcie i znalezienie dodatkowych środków właśnie na zwiększenie tego projektu. Jest to naprawdę bardzo piękna akcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przynosi bardzo fajne efekty. Ja tylko dodam taką statystykę może, że na dzień dzisiejszy zrobiliśmy 280 usług, w tym 200 to są osoby nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne i samotne. 40 to są osoby nieaktywne zawodowo, samotne i około 40 również nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne. Także poprzez tą też usługę, dzięki temu projektowi, pomagamy seniorom robiąc też zakupy. W czasie pandemii byliśmy bardzo aktywni. Także moja wdzięczność i Fundacji Pozytywka jest ogromna za możliwość dotarcia do tych osób, bo nie mielibyśmy takiej możliwości. Także ja dziękuję bardzo. Z roku na rok tych środków jest za mało, bo są tak ogromne potrzeby. Tak? Więc jeżeli na dzień dzisiejszy mamy już 280 usług zrobionych, a jest tylko 300 w skali roku, to po prostu do połowy września już nie byłoby takiej możliwości. Dodam tylko, że Fundacja Pozytywka w poprzednich 2 latach już od listopada realizowała usługi nie z projektu, tylko sama. Tak finansowała fundacja te usługi dla seniorów. No w tym roku dziękuję serdecznie, naprawdę raz jeszcze. Starczy nam tych pieniążków i jesteśmy w stanie, że tak powiem, je wszystkie w dobry sposób spożytkować. Gorzowska Rada Seniora to też jest inicjatywa radnych Platformy Obywatelskiej. Budżet obywatelski, który obchodzi dzisiaj 10-lecie i to pięknie się sprawdza w Gorzowie, to jest też na podstawie projektu uchwały, który zgłosili radni Platformy Obywatelskiej, ale oświetlony Gorzów. Mamy mnóstwo innych projektów, które zawsze radni Platformy Obywatelskiej zgłaszają. Ja jestem przekonana, że również w tym roku będzie dużo ciekawych pomysłów, a przyjdzie czas, który razem z klubem, z koleżankami, z kolegami z klubu przedstawimy. Zaledwie kilka dni pozostało na przesłanie wniosku o przyznanie Nagrody Kulturalnej oraz Nagrody Honorowej Prezydenta Miasta Gorzowa. Tak zwane motyle zostaną wręczone 1 października podczas inauguracji sezonu kulturalnego w Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska. Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta w tej formie i w tej formule wręczana jest od 1999 roku. Nagrody wręczane są na wniosek instytucji, osób, stowarzyszeń, które mogą skorzystać właśnie z tej okazji, która jest w tej chwili i zgłosić swojego kandydata do kapituły pod rozwagę, czy faktycznie zasługuje na taką nagrodę. Z tej formuły, z tej okazji faktycznie co roku korzysta kilkanaście osób. Wszystkie kandydatury są szalenie ciekawe, ale oczywiście no, ostateczna decyzja należy do Pana Prezydenta. Ona składa się właściwie z 2 nagród. Jedna to nagroda kulturalna dla artystów czy dla organizacji, które się wyróżniają w sferze kultury, które zostały dostrzeżone, które mają duży wkład w kulturę, w upowszechnianie kultury, w zjawiska związane z kulturą. A druga nagroda to nagroda honorowa Prezydenta Gorzowa. I tutaj też oczywiście czekamy na zgłaszanie się organizacji,
które będą chciały zarekomendować albo osobę, albo inną organizację, która ma w tej sferze bardzo duży wkład. To nagroda prestiżowa, najważniejsza, jeśli chodzi o wyróżnienie kulturalne, dlatego warto składać wnioski. Myślę, że warto, nagroda jest wyjątkowa, wpływa na życie twórcze, na przebieg często tych karier zawodowych naszych artystów, niezwykłe wyróżnienie. Sama uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Prezydenta ma zawsze wyjątkową formułę, wyjątkowy charakter. To jest najczęściej w Filharmonii Gorzowskiej. Ma to taką właśnie formułę trochę takich naszych kulturalnych Oscarów, myślę, że można tak powiedzieć. Gromadzi środowisko artystyczne, środowisko kulturalne. Jest to też również okazja do spotkania, do wymieniania doświadczeń i rozpoczyna sezon kulturalny na nadchodzący rok, czyli to też jest okazja, żeby symbolicznie wręczając nagrody osobom, które wpływają na życie kulturalne miasta, rozpocząć kolejny sezon artystyczny. Szczyty podwyżek na stacjach benzynowych jest już za nami. Ceny detaliczne benzyny, oleju napędowego i gazu LPG ustabilizowały się w sierpniu, ale wciąż pozostają na wysokim poziomie, a ich wzrost napędza inflację w ujęciu rocznym. Po wakacyjnych spadkach ceny ropy naftowej kierowcy liczyli na niższy koszt tankowania i powrót cen benzyny w okolicach raczej 5 zł niż obecnych niemal 6. Niestety wszystko wskazuje na to, iż na takie obniżki nie ma jednak w najbliższym czasie szans. Na krajowym rynku paliw ceny raczej utrzymują się na wysokim poziomie. W przypadku rynku detalicznego widzimy stabilizację właściwie od kilku tygodni. Jest to stabilizacja szczególnie w przypadku benzyny na stacjach na poziomach bliskich rekordów z 2012 roku, a najbliższy czas raczej też nie przyniesie dużych zmian. Widzimy, że krajowi producenci nie są zbyt skłonni do dużych obniżek, ale też nie ma tego mocnego uzasadnienia, bo co prawda ropa w ostatnich tygodniach taniała. Natomiast z drugiej strony mieliśmy nieznaczne osłabienie złotówki w relacji do dolara i ten czynnik walutowy trochę niwelował skutki tańszej ropy. Stąd też właśnie na krajowym rynku, w hurcie i na stacjach widzimy stabilizację cen. W perspektywie końca wakacji nie spodziewamy się dużych zmian cen paliw, czy to na stacjach, czy w hurcie. Oczywiście z uwagą trzeba obserwować sytuację na rynku naftowym, bo ona potrafi być bardzo dynamiczna. Natomiast obserwujemy ostatnio taką próbę sił właśnie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi związaną z czynnikami podażowymi i popytowymi. Z jednej strony mamy właśnie rosnący popyt i ograniczenia w wydobyciu, z drugiej strony mamy zagrożenie związane z nową falą koronawirusa, więc tutaj spodziewamy się raczej niewielkich wahań w okolicach poziomu 70-75 dolarów. W tej sytuacji też na krajowym rynku raczej nie zobaczymy dużych zmian. Dobrą wiadomością dla kierowców może być to, że chyba już za nami ten okres największych podwyżek, więc w tym momencie jest perspektywa stabilizacji lub niewielkiej spadkowej korekty. Jeżeli chodzi o jakieś wyraźniejsze obniżki, to w najbliższym czasie chyba ciężko tego oczekiwać. Ewentualnie właśnie zupełne zniesienie ograniczeń ze strony OPEC Plus mogłoby doprowadzić do tego, że te ceny zaczęłyby spadać, natomiast trzeba też patrzeć na to, że jednak w ostatnich latach inwestycje w wydobycie były na bardzo niskim poziomie, więc tym samym ta produkcja też nawet w pełni już realizowana przy wzroście popytu, przy takim tempie wzrostu gospodarczego, jak notujemy choćby w tym roku, może być niewystarczająca do tego, żeby ceny na stacjach wyraźnie spadały, więc takie poziomy poniżej 5 zł w perspektywie najbliższych miesięcy, być może nawet lat, jeżeli nie zajdzie znowu sytuacja taka jak choćby wstrzymanie gospodarki na całym świecie, to są mało prawdopodobne. I tą informacją kończymy wiadomości Telewizji Gorzów. Na kolejną porcję świeżych informacji zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.